Świat Fundacji SCP wypełniony jest przeróżnymi organizacjami, które zajmują się odkrywaniem świata nadprzyrodzonego. Jedni chcą wykorzystywać anomalne obiekty, inni je niszczyć, jeszcze inni czczą je, a na bazie anomalii tworzą coraz to nowsze religie. Wychwalają metal i nienawidzą zarazy, jaką niesie ze sobą ciało. Poszukują fragmentów swojego bóstwa, aby na nowo przywróciło ład światu. Walczą przeciw zepsutym kultom sarkickim, chcącym śmierci świata i rozprzestrzenienie mięsa. Ja jestem Pio, a dziś zajmiemy się omówieniem tego, czym jest Kościół Zepsutego Boga. Tak jak we wstępie wspomniałem, The Church of the Broken God, czyli Kościół Zepsutego Boga, jest jednym z czołowych przedstawicieli grup reprezentujących kulty religijne w uniwersum Fundacji SCP. Czczą mechanizację i uważają, że pierwotne instynkty są złem. Stawia to ich w opozycji do kultów sarkickich, którzy są ich zajadłymi wrogami. Ponieważ sarkiści są nieodłącznie związani z historią kościoła, często będą wspominani w tym filmie, ale postaram się zrobić osobny materiał również na ich temat. Zanim omówię aktualną organizację tego, jak funkcjonuje kościół, pomówmy o jego historii od samego początku, a potem kontynuujmy chronologicznie według osi czasu uniwersum SCP. Legendy obu religii sięgają aż do mitu stworzenia świata. Według niego na początku stworzenia istniały dwa bóstwa, kochankowie Mekane, bóstwo maszyn i intelektu, i Yaldabaoth, bogini pierwotnych instynktów i mięsa. Razem stworzyli ludzkość. Yaldabaoth nadała ludziom kształt i ciała, a Mekane nadał im świadomość i inteligencję. Ludzie zaczęli rosnąć w potęgę, ich cywilizacje otoczone były wspaniałymi maszynami. Yaldabaoth nie spodobało się to, że odeszli oni od naturalnych cech, które im dała, więc chciała zniszczyć twory ludzkości, aby ponownie byli zwierzętami, tak jak planowała od początku. Aby temu zapobiec, Mekane w walce z boginią rozczłonkował się i ze swoich fragmentów utworzył więzienie dla Yaldabaoth. Części Mekane w procesie spadły na ziemię, przejawiając się w wielu różnych formach technologii, aby na nowo zostały kiedyś połączone w całość. Yaldabaoth natomiast pozostawiła w świętym mieście sarkistów Adytum, swoich sześciu archontów, którzy oczekiwali jej ponownego przyjścia i ucieczki z klatki Mekane. Na chwilę obecną Mekane jest zepsuty i czeka na swoich wiernych, aby złożyli go na nowo w całość, a Yaldabaoth ze wściekłością próbuje oswobodzić się z klatki, przez którą zerkają do niej jej dzieci. Ku wyjaśnieniu, sarkiści to wyznawcy Yaldabaoth, od zarania dziejów oczekujący powrotu swojego bóstwa i zniszczenia ludzkości, jednocześnie kolekcjonujący artefakty, które w swojej naturze opierają się na mięsie, krwi i zarazie, w taki sposób usprawniając swoje ciała, by wejść na wyższą formę egzystencji, wtedy awansują na lordów kapłanów, karcystów. Najpotężniejszym ze wszystkich sarkistów jest wielki karcysta Ion, otoczony niemalże boską chwałą. Wielki karcysta otrzymał błogosławieństwo od samej Yaldabaoth i dzięki niemu posiada władzę nad żyjącymi stworzeniami i rzeczywistością samą w sobie. Nie trzeba było długo czekać, by między tymi dwiema frakcjami wybuchła wojna i tak też się stało, bo w 1500 roku przed naszą erą rozpoczęła się pierwsza wojna mięsa, po jednej stronie sarkiści, a po drugiej wyznawcy Mekane, Mekanici. Obie grupy stacjonowały ówcześnie na terenie starożytnej Grecji, w jej miastach-państwach. Sarkiści walczyli mięsem i kością, rosnąc w potęgę z każdym dniem, przywracając do życia swoich upadłych towarzyszy dzięki mocom wielkiego karcysty. Do walki używali bestii i chorób, które Fundacja dopiero dzisiaj odkryła, a są nimi m.in. SCP-2191, czyli tzw. Fabryka Drakuli, która produkuje blade humanoidy, kontrolowane przez różnego rodzaju rybakopodobne stworzenia. Wychodzą one w nocy na polowanie, aby zyskiwać pożywienie dla ogromnego stworzenia w podziemiach, które zaś ulubione jest wielkiemu karcyście. Innym przykładowym obiektem w szeregach sarkistów jest SCP-2133, czyli nienazwana wioska w Rosji, w której rozwinął się nieśmiertelny kult sarkicki, zwany Kościołem Czerwonych Żniw. Najpotężniejszą bronią wyznawców Yaldabaoth jednak była Czerwona Śmierć, zaraza zmieniająca całe miasta w potwory z mięsa, aby mogły walczyć pod komendą wielkiego karcysty. Szybka, chamska przypominajka, jeśli chcesz, żebym zrobił film o sarkicyzmie i poszczególnych jej broniach i epidemiach, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i daj znać o tym w komentarzu. Naprawdę mi to pomoże i da znać, że powinienem nagrać to jak najprędzej. Wracając, wyznawcy Mekane mieli niemałe wyzwanie, jednak byli w stanie walczyć. Poszukując wiedzy i rozwoju, by odtworzyć swojego boga, wielu z nich zastępowała części swojego ciała metalem, by jak najbardziej się do niego zbliżyć i zwiększać swoją potęgę. Na kształt zepsutego boga tworzyli machiny i bronie, którym nikt nie mógł się równać. Ich słabe ciała nabierały mechanicznej siły, a wyznawcy byli w pełni zdolni do walczenia z zarazami, bez zmęczenia i bez ustanku.
Największym atutem wyznawców McCanna byli kolosi. Kolosi byli ogromnymi machinami z mosiądzu i stali, pilotowani przez 6 wiernych. Zdolni byli ostrzeliwać wrogów ogniem z nieba i zniekształcać rzeczywistość. Jako jedyni potrafili odpierać ataki ogromnych potworów wzywanych przez sarkistów. Fundacja SCP aktualnie jest w posiadaniu jednego z zepsutych kolosów. Zabezpieczony został pod desygnacją SCP-2406. Nie tylko oni jednak położyli swoje ręce na starych artefaktach mechanitów, bowiem Rebelia Chaosu także posiada fragmenty kolosa w swojej bazie artefaktów. Więcej informacji o tym i innych obiektach Rebelii Chaosu, zaciętym wrogu Fundacji, posiadam w osobnym filmie na ten temat, polecam serdecznie go obejrzeć. Mimo że to mechanici posiadali przewagę usprawnień technologicznych, to sarkiści wygrywali wojnę przez większość czasu. Jednak szala zwycięstwa przechyliła się na drugą stronę podczas tak zwanego oblężenia Gearus, którego żywe świątynie stworzone z mięsa przez sarkistów są opisane w SCP-2095. Cały świątynny kompleks zdawał się być niegdyś żywy, w założeniu miał chronić wyznawców Yaldabaoth i otworzyć się na nowo, gdy nadejdzie czas. W rzeczywistości posłużył jako ostatni bastion i miejsce powstania Czerwonej Śmierci, SCP-610, o którym również wspominam w filmie o chorobach SCP, który też polecam serdecznie. Oczywiście resztę tej historii omówię w filmie o sarkistach, nie bójcie się. Tymczasem wojna trwała, a wyznawcy McCanna przejęli i splądrowali stolicę i święte miasto sarkistów w Grecji, Adytum. Wyznawcy zaczęli współpracować z greckimi polis, a starcia między dwiema grupami kontynuowały. Obie strony jednak z czasem zaczęły podupadać pod wpływem kosztów wojny, chorób i głodu. Wojna zakończyła się, a walczący w niej odsunęli się na margines historii, aby wylizać ranę. Minęło 3,5 tysiąca lat. W tym czasie nastąpiło wiele zmian w organizacji mechanitów, a oni sami przerodzili się w coś więcej. Teraz nazywają się Kościołem Zepsutego Boga, a lata przemian sprawiły, że struktura tej organizacji wygląda zupełnie odmiennie od tej sprzed wieków. Wyznawcy McCanna podzielili się na 3 sekty. Pierwszą i największą z nich jest Zepsuty Kościół, czyli oryginalna grupa podążająca za legendami i mitami wyznawców, chcących odbudować McCanna. Są dowodzeni przez Roberta Bumaro, który wypił krew McCanna, znaną nam jako SCP-217. Jest to choroba, która zmienia organy i strukturę organizmów biologicznych w mechaniczne części, jednak bardziej omówiłem samo SCP w filmie o 10 najciekawszych chorobach SCP. Tak jak wielki karcysta Ion jest głównym przedstawicielem sarkistów i perfekcyjnym wcieleniem zmutowanego wyznawcy Yaldabaoth, tak jego świątobliwość Robert Bumaro, budowniczy Zepsutego Boga, jest najwyższym wyznawcą McCanna, z ciałem całkiem zmienionym na kształt swojego pana. Drugą sektą jest prawosławny kościół Zagarowy, którego członkowie czczą McCanna poprzez masową produkcję urządzeń mechanicznych, trzymając się norm technologicznych późnej rewolucji przemysłowej. Ta doktryna kościoła jest bardzo scentralizowana i regulowana przez wysoką rangę wyznawców zwanych patriarchami. Kościół Zagarowy potępia używanie elektronicznych i cyfrowych urządzeń, a rozproszone dzielenie informacjami uważa za rozpad boskiej wiedzy. Zwani są lekceważąco tykaczami, ze względu na to, że ich mechaniczne wzmocnienie ciał często emitują dźwięki tykania lub metalicznego stukotu. Zupełnym przeciwieństwem tykaczy jest kościół Maxwellizmu, który jest bardzo zmodernizowany, a czci McCanna poprzez używanie nowoczesnych technologii. Preferują modyfikację ciała na małą skalę przy użyciu zaawansowanej cybernetyki i ulepszania organów. Ich implanty koncentrują się przede wszystkim na komunikacji, przechowywaniu danych i poprawie działania ich zmysłów. Uważają McCanna za podzielone bóstwo, które istnieje jako odmienne dane połączone obecną technologią, a boskość osiągają poprzez dzielenie się wiedzą i zdolnościami dla dobra kościoła. Dzieląc, łączą, a zwani są przez członków pozostałych sekt szumowcami. Mimo odmiennych doktryn, wszystkie grupy kościoła Zepsutego Boga pragną połączyć części McCanna na nowo, a wiele z tych części wpadło w ręce fundacji. Nie ma jakiejś konkretnej zamkniętej listy obiektów, które są częściami Zepsutego Boga, ale wiadomo, że do tej listy zaliczają się m.in. jego zepsuty dar SCP-271, jego zepsute oczy SCP-813, jego zepsuty język SCP-1139, jego zepsuty umysł SCP-635, jego zepsuta krew SCP-217 i jego zepsute serce SCP-882, a także jego zepsute usta w postaci tak zwanego dzwonu entropii, który jest w posiadaniu Rebelii Chaosu, a sam obiekt także omówiłem w osobnym filmie. Natomiast co do serca McCanna, czy jest ono prawdziwe czy nie, jest parę wersji, parę kanonów. Możecie wierzyć w co chcecie, jednak muszę wam przybliżyć szybko wersję wydarzeń, w której SCP-882 nie jest częścią McCanna, a Zepsuty Bóg został połączony na nowo.
Tak dzieje się bowiem w propozycji SCP-001 autorstwa Twisted Gears i DJ Cactusa, w której Robert Bumaro w końcu połączył wszystkie części McHane w jedno, gdzieś na początku XX wieku. Jednak popełnił jeden poważny błąd i naraził całą ludzkość i Meksyk na zniszczenie. Jest to dość obszerny materiał, dlatego wspominam o nim tak pobieżnie. Jeśli chcecie rozwinięcie i pełne wyjaśnienie SCP-001 Zepsuty Bóg, oczywiście dajcie znać w komentarzu. Po tysiącach lat przygotowywania, Sarkiści i Kościół Zepsutego Boga są gotowi, aby stanąć do walki na nowo. Kiedy? Gdzie? Dlaczego? Już opowiadam. Kulty sarkickie zdobyły naprawdę dużą przewagę przez ten czas. Z rozprzestrzenieniem się SCP-610 pod ziemią i na jej powierzchni, z SCP-2191 i SCP-2133 rozwijającym kulty składania ofiar i karmienia uwięzionej Yaldabaoth i jej dzieci bestii, są zdecydowanie ponad siły zmechanizowanych wiernych McHane. Co roku przy jeziorze Baikał występuje trzęsienie ziemi i SCP-610 wzrastają nagle w siłę, zabijając coraz to więcej członków fundacji. W tym samym czasie fundacja zyskuje informacje na temat SCP-2217, który jest plażą w Grecji, która ma służyć jako kowadło dla McHane, z tego co opisują ją starożytni mekanici w ich księgach. Z początku fundacja ujrzała w nim zagrożenie ze strony kościoła i walczyła z nim o wyspę. Później jednak zauważyła, że to nie kościół jest prawdziwym zagrożeniem, a sarkiści, którzy rosną w siłę, a SCP-2217 byłby bardzo pomocnym narzędziem. W plażę bowiem bardzo często uderzały pioruny, które to natomiast tworzyły anomalne obiekty w jej piachu. Obiekty, które były darami od McHane. Ludzie uderzeni błyskawicą nie ginęli, ale zostawali oświeceni i chcieli za wszelką cenę służyć McHane. Ta plaża była jego kowadłem, błyskawice jego młotem, a piach jego metalem. Napięcie rosło, zbliżał się rok 2018, w którym to fundacja utraciła plażę. Odbili ją członkowie kościoła. Agenci fundacji byli zdruzgotani. Kolejne trzęsienie ziemi 1 stycznia 2019 roku. SCP-610, mięso, które nienawidzi, znów się rozrosło i zabiło większość personelu fundacji chroniącego teren zabezpieczenia obiektu. Mało brakowało, a całkowicie przełamało bez zabezpieczenia i zaraziło cały świat. Tym razem było jednak inaczej, coś się wydarzyło. Na pomoc fundacji przybył Kościół Zepsutego Boga, który ze wzmocnieniami z plaży SCP-2217 był w stanie zmieść SCP-610 tam, skąd przyszło. Ich żołnierze orzekli, iż Bóg powiedział im, aby nieśli pomoc fundacji. Następnie Robert Bumaro, przywódca Zepsutego Kościoła, doszedł do układu z Triumviratem, w którego skład wchodziła fundacja SCP, Globalna Koalicja Okultystyczna i Inicjatywa Horizon. Razem szykowali się na następny rok, 2020, podczas którego miał nastąpić scenariusz XK610 Omega. Całkowite przełamanie zabezpieczeń przez Czerwoną Śmierć, mięso, które nienawidzi, tajną broń sarkistów. Kiedy miało to nastąpić? Kiedy miała rozpocząć się druga wojna mięsa? 31 grudnia 2019 roku. Szykujcie się. Wojna właśnie trwa i miejcie nadzieję, że nie obudzicie się jutro w świecie zniszczonym przez mięso i zarazę. Kto zwycięży tym razem? Kościół Zepsutego Boga i Triumvirat, czy kulty sarkickie? To pytanie, na które odpowiemy sobie zapewne z czasem. A na chwilę obecną, póki nie musicie odpychać ataków zmutowanej zgnilizny ze wschodu, dajcie sobie moment na ocenienie tego filmu. Pozytywna ocena jest jak najbardziej mile widziana, a także komentarze na temat Kościoła Zepsutego Boga samego w sobie. Oprócz tego zauważyłem, że praktycznie połowa osób oglądająca moje filmy mnie nie subskrybuje, więc śmiało możesz zasubskrybować, to nie boli, mi pomaga, a najwyżej później odsubskrybujesz, jeśli ci się nie spodoba content. Naprawdę, mamy jeszcze bardzo dużo materiałów do ogarnięcia z pokręconego świata Fundacji SCP. To było wszystko o Kościele Zepsutego Boga i ja jestem Pio. Do zobaczenia... kiedyś.